Darmowe arty! Mam waszą uwagę? To bardzo dobrze się składa, bo teraz przedstawię coś, co na nią zupełnie nie zasługuje. Witam w drugim odcinku Pogadów przy kawkach. Generalnie rzecz biorąc, jak ja już 2 tygodnie temu daję sobie kompletnie z tym spokój. I mówię tutaj o środowisku Knopski, Wardenga, Bogzel, Dubie, kto tam jeszcze jest? O, Nitro. Jakby sam temat Pandory był bardzo ważny i to miało gigantyczny impact na internecie, bardzo dużo karier się wtedy posypało. Natomiast... Siemanko, generalnie ja się nagrywam, żeby bardziej wytłumaczyć to, co miałem na myśli. I za chwilę, właśnie teraz, będę mówić o tym, co pozostało z Pandory. Nie o całej sprawie, tylko o tym momencie, który jest teraz, że kręcą sobie na tym wyświetlenia, zbijają kasę z fejmu i tak dalej. W tym momencie jest to po prostu telenowela, która bardziej śmieszy i nuży i niczego nie wprowadza. Ciągnie się to chyba od października zeszłego roku. Dubiel zdążył się wywalić parę razy, a na końcu ośmieszyć filmem, który nagrał z Nitrem, gdzie były podstage'owane rzeczy. Ale na przykład też Konopski gadał za kulisami z Boxdelem. Ja nie zamierzam rozstrzygać, kto ma rację, kto jej nie ma, tylko wiecie, to jest takie środowisko, w którym są bardzo duże statementy, ale... Po jakimś czasie wychodzi, że ktoś czegoś nie powiedział, że ktoś tutaj robił to, że Bogzel teraz współpracował z Wardęgą czy tam Konopskim, robiąc film na niego. Więc jakby to jest środowisko, to nawet nie są żmije, to są po prostu nudne i zakłamane osoby. I w momencie, kiedy miał miejsce live, że bodajże ktoś oglądał kogoś i ten ktoś oglądał kogoś i sobie odpowiadali, dzwonili sobie jednocześnie, jakby to już było... Na tyle żałosne, że ja sobie powiedziałem stop i zarzuciłem te wszystkie kanały. One masakrycznie pochłaniają czas i nie wprowadzają zupełnie niczego. Przynajmniej w tym momencie. Hej, to znowu ja. I generalnie chciałem powiedzieć, że... Żeby tutaj zrobić płynniejsze przejście. Że każdy z nich próbuje być szeryfem internetu. Natomiast według mnie nie da się odbudować zaufania w momencie, kiedy... Co miesiąc mamy powtórkę z rozrywki. Ale w zasadzie odkąd wizerunek Gargamela runął, ja nie mam tutaj autorytetu. Tyle. Wychowałem się na nim, na Akusie. Akus, kocham cię, młody skiny, cokolwiek tam teraz robisz. I jeżeli ktoś taki jak Gargamel upadł, to ja nie wierzę w ani Konepskiego, ani w Wardęgę, ani w kogokolwiek dalej. Myślę, że to jest to, co chciałem powiedzieć. Ale też takie dramy, drameczki są masakrycznie czasochłonne. Można robić 1000 innych rzeczy, zamiast nadganiać to, bo ten powiedział to, ten powiedział to, ten się z tym nie zgodził, a potem tak naprawdę wyszło, że jest tak, jakby to jest takie trwonienie czasu. I rozumiem, że chodzi o to, żeby dowieść, kto ma rację, kto jest tym najświętszym, ale nie zamierzam w tym uczestniczyć, bo w tym momencie to jest po prostu kabaret. To co? Smacznej kawusi.